Prace nad stworzeniem tej naprawdę bardzo cennej historycznie publikacji rozpoczęły się już w 2009 roku. Przez 2009 rok zrobiliśmy część dokumentacji, pokazaliśmy to wizerunki maryjne na wystawie. Dokończyliśmy zamierzony plan fotografowania we wszystkich świątyniach w 2010 roku. Zebrał się bardzo obfity materiał ikonograficzny. Dokonaliśmy jego selekcji. W sumie wybraliśmy ponad 170 wizerunków maryjnych, które warto byłoby zaprezentować społeczeństwu, żeby zobaczyli, jakie są ciekawe wizerunki z kościołów właśnie naszego terenu. Uwieńczeniem tych wszystkich prac była z kolei specjalna sesja naukowa Kult Matki Boskiej na Ziemi Wieluńskiej, która odbyła się w kwietniu minionego roku. Prezentowane wtedy specjalne wykłady znajdują się naturalnie też w publikacji. 8 referatów zostało zawartych w pierwszej części publikacji właśnie wizerunki Matki Bożej na Ziemi Wieluńskiej. Dodam tylko taką ciekawostkę, że referaty, które są w publikacji, czyli te artykuły, one są bardziej rozbudowane niż te, które zostały wygłoszone w czasie konferencji, ale to jest rzeczą normalną. Konferencja rządzi się swoimi prawami, szczególnie osoba przewodnicząca konferencji bardzo przestrzega czasu dla prelegentów, więc nie można się wygadać, za to można się było swobodnie rozpisać i temat w miarę wyczerpująco rozwinąć w tej publikacji. Dodajmy jeszcze, że wszystkie wizerunki Matki Boskiej w książce to dzieło muzealnego fotografa i zarazem naszego redakcyjnego kolegi Mirosława Grabczaka. Zdjęcia, które są publikowane nie tylko w tej publikacji, ale w bardzo, bardzo wielu różnych książkach są autorstwa pana Mirosława Grabczaka. Bardzo dziękuję Mirku za ogromny twój wkład również ten piękny album. Dalszych zdjęć. Do tej pory na rynku wydawniczym tutaj naszego terenu, terenu Ziemi Wieluńskiej, nie było jakby kompletnego zebrania, no już pomijam fakt właśnie samych wizerunków maryjnych, nie ma konkretnego zebrania wszystkich dzieł sztuki, które znajdują się na naszym terenie. Ta publikacja jakby zebrała w całość wizerunki maryjne, bo naprawdę są tutaj pokazane wszystkie chyba najstarsze wizerunki, jakie się znajdują w świątyniach, ale są również, co ciekawe, bardzo współczesne wizerunki z początku XXI wieku, które również były malowane, ale proszę pamiętać, czas pędzi bardzo szybko i za 5, 10, 15 lat zapomnimy nieraz o autorach, więc ta publikacja ma nam przypominać. Wobec tego rodzaju takim katalogiem wizerunków maryjnych, jakie można było spotkać, czy jakie możemy spotkać na terenie Ziemi Wieluńskiej. Publikacja, której oficjalna premiera miała miejsce podczas noworocznego koncertu w muzeum, jest już do nabycia w placówce.